Cześć, witajcie, ja jestem Rotom i witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Słuchajcie, stwierdziłem, że mam dzisiaj tyle energii, że warto by nagrać jakiegoś vloga. Szczególnie, że czytam obecnie Grę o Tron, więc na pewno będzie z nią związanych dużo przemyśleń. A poza tym oczekuję dzisiaj paczki od wydawnictwa poznańskiego albo Winidia prawdopodobnie i liczę na to, że będzie to książka dziewczyn, czyli legenda o popiołach i wrzasku. Nie mogę się doczekać, oczywiście mogę się mylić, ale nie chcę zapeszać, także cóż, tego możecie się spodziewać w dzisiejszym vlogu, ale zanim przejdę do czytania, muszę najpierw posprzątać w mieszkaniu, a bardzo mi się tego nie chce robić. No cóż, ale obowiązki to obowiązki, wykonywać je trzeba. Ogarnąłem troszkę pokój i stwierdziłem, że wam pokażę, bo zrobiliśmy tutaj ostatnie małe zmiany. Tutaj są oczywiście nasze maskoteczki, natomiast tu kiedyś stało moje biurko, w tym momencie natomiast stoi biurko Natalii. Ona obecnie czyta Starcie Królów, ja tam czytam Grę o Tron. A tu się na przykład montuje właśnie ten vlog, którego oglądacie, bo mam ostatnio tendencję do tego, żeby po prostu montować rzeczy na bieżąco. Znacznie przyjemniej mi się wtedy pracuje. A tutaj możecie się zastanawiać, dlaczego mam za sobą rozwieszoną na tym bardzo profesjonalnym stojaku zrobionym z dwóch statywów koc. Otóż dlatego, że wczoraj miałem moje pierwsze podejście do streamowania i sobie streamowaliśmy Minecrafta, a przy okazji właśnie gadałem o książkach, o Stuleciu Detektywów, czyli audiobooku, który obecnie czytam, trochę o Grze o Tron, o moich jakby oczekiwaniach, bo musicie wiedzieć, że ja jeszcze Gry o Tron nie czytałem i nie mam żadnych spoilerów, bo serialu też nie oglądałem, a tutaj natomiast klasycznie mamy oczywiście regał i mój ukochany fotel. Także tyle, jeśli chodzi o zmiany. Widzimy się za chwilę. Skończyłem właśnie czytać pierwszy rozdział i muszę wam powiedzieć, że po pierwsze, ilustracje tutaj są super, absolutnie przepiękne. Natomiast to, co mnie poirytowało, to przedmowa, bo ona jest oczywiście pisana przez kogoś innego. I facet tam zaczyna od słów, no ja generalnie za pierwszym razem, kiedy ta książka wychodziła, stwierdziłem, że nie będę jej czytał, bo no dorosły facet ma czytać o smokach bez przesady. Drugi raz natomiast zacząłem ją czytać przed wyjściem serialu, jak zresztą wszyscy. I potem cały czas nawiązuję w tej przedmowie do serialu, którego ja przez 11 lat specjalnie unikałem. Robiłem logiczne, fizyczne, metaforyczne fikołki, żeby niczego się nie dowiedzieć. Jedyna rzecz, która przemknęła przez moją gardę, to Hodor i dlaczego on się nazywa Hodor, dlaczego mówi cały czas Hodor i tak dalej, i tak dalej. Ci, którzy oglądali, wiedzą, natomiast to chyba nawet nie jest ujęte w książkach jeszcze, to było tylko w serialu. Może zostało napisane, ale na pewno nie zostało wydane. Więc no ciężko tutaj mówić o jakimkolwiek spoilerze. Natomiast tutaj facet dosłownie podaje jakieś wydarzenia, które są zarówno w serialu, jak i w książce i mówi cały czas spoiler? Może, ale mały. Spoiler? Nie, uznajmy to za zapowiedź. I cały czas takie, jakby, oczywiście to nie są wielkie spoilery, to są takie nawiązania, że jak ktoś już czytał, to wie pewnie, nie? Ale, ale i tak gdzieś tam, nie wiem, jakiś taki niesmak mi pozostał. Natomiast pierwszy rozdział absolutnie rozwalił mnie na łopatki, szczególnie postać Johna, Jona Snowa, a raczej Johna. Nie oglądałem serialu, więc nie wiem, ale zakładam, że John. Bo ona jest tak mocno zarysowuje tę postać, pierwsza scena, że to jest niesamowite po prostu. W momencie, kiedy mamy te wilkory i on automatycznie, żeby jednocześnie pomóc bratu, zapewnić im te właśnie wilkory, które jakby mają małe szanse na przeżycie i ojciec chce je automatycznie uśmiercić, on mówi, ojcze, masz 5 prawowitych dziedziców. Masz 5 dzieci z prawego łoża. Automatycznie się wykluczając, bo John, dla tych, którzy nie wiedzą, jest bękartem. To jest wręcz jakby symbol, znak z niebios, że powinieneś dać te 5 wilkorów właśnie swoim prawowitym dzieciom. I to jest taki power move, jakby wszyscy automatycznie zaczynają go szanować. Nie? I jakby
jego brat popisuje się wiedzą. Nie? Chce udowodnić ojcu, że wie, że umie, że nadaje się na władcę, a ten po prostu w tak naturalny sposób przekazuje wiedzę, w tak naturalny sposób poprawia ludzi znacznie starszych, bardziej doświadczonych od niego, że to jest niesamowite. I później, w momencie, kiedy bierze Albinosa, który gdzieś tam się schował, najsłabszego z miotu, i jeden z towarzyszy ojca mówi mu, on za cholerę nie przeżyje. Tamte wilkory mają już małą szansę na przeżycie, a co dopiero ten Albinos, nie? A on mówi, przeżyje, bo jest mój. I to jest taki power move. To jest, no jakby typowo, automatycznie ustawia się na pozycji siły i pokazuje, przeżyje, bo jest mój, bo ja wiem, jak przeżyć, bo ja potrafię tutaj przeżyć. Automatycznie jakby tamtego wypowiedź, to jest takie symboliczne, on nie przeżyje, ten wilk nie przeżyje, bo jest najsłabszy z miotu i ty też jesteś jakby bękartem, nie masz pełnej, czystej królewskiej krwi, czy tam szlacheckiej krwi, bo jeszcze się nie rozeznałem tutaj, jak to wygląda. Nie masz szans, żeby gdziekolwiek zajść w życiu, a on tutaj poprzez tego wilkora Albinosa mówi, przeżyję, przetrwam, zwyciężę. I to jest tak mocno, tak świetnie zarysowana scena, że jeśli reszta książki tak wygląda, to ja będę zachwycony, absolutnie zachwycony Gromotron. Ojojoj, komuś widzę założyli blokadę. To zupełnie tak, jakby nie można było stawać w tym miejscu, no niesłychane. Moi drodzy, idę właśnie do sklepu i muszę zdecydować, co ja chcę na obiad, a to wszystko zależy od tego, jak wielkiego lenia mam. Jeśli mam małego lenia, to zrobię pewnie makaron ze szpinakiem i kurczakiem. Jeśli mam trochę lenia, odpuszczę sobie kurczaka i zjem wersję wege. A jeśli mam wielkiego lenia, to pewnie zjem pizzę gotowca. Nie no, ale aż tak wielkiego lenia chyba nie. I tak to właśnie jest, kiedy walczą w tobie dwie osobowości. I jedna chce robić wartościowe treści, mądre filmiki, opisywać literaturę przez wielkie L, mówić z sensem, składnie, dokładnie. Ale wystarczy, że nie wspomnisz, czytając Miasteczko Middlemarch, że George Eliot była kobietą i już masz 15 komentarzy na ten temat. A druga strona chce tworzyć shitpost, głupie filmiki i memy. Ale wystarczy, że powiesz żart poważnym tonem i znowu masz 15 komentarzy, że jak ty tak możesz mówić, bo ludzie nie zrozumieli, że to żart. I jak to wszystko połączyć razem jeszcze? Czy forma vlogowa może taką być? W ogóle Waldemar, wiesz, że to jakby żaden psycholog nigdy na kozetce nikogo nie położył, nie? Że to jest totalnie wymysł Hollywoodu i większość ludzi u psychologa siedzi po prostu w fotelach. No, serio, mówię ci. Świat zwariował. To było jakieś. Ja natomiast jestem już trochę dalej w Grze o Tron i słuchajcie, ciekawie się to rozkręca. Szczególnie przyjemny jest fakt, że ci bohaterowie są znacznie młodsi niż zakładałem, bo jednak no, sugerując się aktorami, spodziewałem się ludzi dorosłych, a mamy tutaj 14-letniego Jona, 7-letniego Brana, 13-letnią Daenerys, więc nie jest źle. Trochę nie ogarniam skrótów imion, dlaczego Eddard jest Nedem, dlaczego Daenerys jest Daną, ale okej, okay. W sensie Aleksandry i Oli też nie rozumiem, więc spoko. Jakąś to etymologię może i ma. Natomiast podobają mi się bardzo relacje, które tutaj gdzieś zachodzą. Szczególnie jak na razie pomiędzy Nedem a jego żoną, Caitlin, zakładam, że tak się czyta jej imię. Ciężko mi stwierdzić w tym momencie, to jest świat fantazy. Tu można to czytać jakkolwiek. Natomiast fajne jest to, że Ned jest tym takim twardo stąpającym po ziemi, który nie wierzy w znaki, w jakieś duchy, tego typu rzeczy. Trochę mam nawet wrażenie, że
skonfrontowany z nimi, by się ich jakby tak usilnie próbował ich nie widzieć. Natomiast ta jego żona, Caitlin, już tak ją nazywajmy, mam nadzieję, że poprawnie, ona jest właśnie taka bliższa tej sfery duchowej, bliżej jej do bogów, do duchów, wierzy w te znaki, w te symbole. I no to jest po prostu fajny kontrast, fajnie stworzona para. Tak samo jak fajnie jest stworzona Daenerys i jej brat na zasadzie. No, ich relacja jest trochę specyficzna. No wiadomo, specyficzna jak na świat fantazy. W średniowieczu u nas było podobnie, ale czytając te wszystkie takie bardziej cukierkowe fantazy, sięgając po Grę o Tron, w końcu mam trochę takiego odpoczynku i trochę takiego brutalniejszego świata, bardziej realistycznego, gdzie no, rody wiążą się same ze sobą w kazirodcze relacje po to, żeby zachować czystość krwi, albo gdzie 20-letni brat szczypie 13-letnią siostrę po sutkach i mają zamiar zaraz sprzedać w zasadzie do Khala Drogo. Ciekawa to jest sprawa, fajnie się ogląda taką dynamikę, a jeśli nie w literaturze, to gdzie? No bo właśnie literatura jest takim miejscem na takie eksperymenty, na to można sobie w książkach pozwolić i można ładnie oglądać rozwój tych relacji. Tutaj wam pokażę śliczną ilustrację w kolorze, bo jest absolutnie przepiękna, Daenerys i Khal. Także ja się zabieram dalej za czytanie i no cóż, hype jest, podoba mi się bardzo, zobaczymy jak będzie dalej. Drodzy Państwo, dotarła do mnie paczuszka, otwieramy ją na filmie, żeby nie było i zaraz zobaczymy. Jest i ona, Boże, jaka ona jest przepiękna. Jest w twardej oprawie, ma taki piękny grzbiet i śliczną wklejkę. Ej, to jest naprawdę ładna mapka. Ja jej nigdy wcześniej nie widziałem. No pięknie to wygląda, pięknie. Będzie czytane. Słuchajcie ludzie, jaka akcja tutaj w środku, jest dedykacja dla Uli Słomki, dla Uli, która była z tą historią od początku. No i ja oczywiście debil roku oznaczam ją na stories i jej gratuluję, a dwie sekundy później Marta pisze do mnie serię wiadomości: bro, usuwaj to, ona nic nie wie, usuwaj to, wypatroszę cię osobiście. Ja mam taki: Jezu, nie, 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 i szybko wszystko usuwam. Szczęśliwie nie widziała, ale Marta, jeszcze raz mi tak zestresujesz, to ja po prostu tutaj padnę martwy. Proszę mi tak nie robić, ja chcę się cieszyć z moimi przyjaciółmi, z ich wspólnych sukcesów. No więc słuchajcie, taka sytuacja, taki stresik, mi się ręka jeszcze trzęsie, także przepraszam za ruchomy kadr, ale zanim się w ogóle książką zdążę nacieszyć i poekscytować, to muszę rozpocząć tutaj live'a, bo musi się o 17 równiutko zacząć, także ja się za niego zabieram teraz i my się pewnie zobaczymy dopiero po tym live'ie, także do zobaczenia. Moi drodzy, mieliśmy się widzieć po streamie, a widzimy się następnego dnia, bo tak wyszło. Opracowaliśmy z Natalią nowy system oglądania i czytania Gry o Tron jednocześnie. To znaczy ona, jako że przeczytała pierwszy tom i oglądała serial, mówi mi, do którego momentu mam przeczytać, żebyśmy mogli obejrzeć dany odcinek. W tym momencie jesteśmy na drugim odcinku, także jest fajnie. Ja tu mam kebaba przy okazji. Ten vlog będzie po prostu jakby reprezentował najgorszy sposób odżywiania, jaki jest, ale uwierzcie mi, że to jest jakby wyjątkowa sytuacja, że ja normalnie sobie gotuję jedzenie i jemy pożywne posiłki przygotowane w domu, naprawdę, nie? Także tyle na ten moment. Ja idę oglądać drugi odcinek Gry o Tron i jeść mojego kebaba. We'll be right back.
tak oto po raz ostatni w tym vlogu spotykamy się na moim żelaznym tronie. Wybaczcie, z braku mieczy musiałem zastąpić je poduszkami. Podejrzewam, że jest to troszkę mniej efektowne, natomiast znacznie wygodniejsze niż faktyczny żelazny tron. No i skoro już przy książce jesteśmy, bo mimo wszystko cały czas wokół niej w tym vlogu oscylujemy, to muszę powiedzieć, jestem gdzieś tak w 1/3 tego tomiszcza i Martin stworzył sobie świetne podłoże. Jakby ciężko już w tym momencie jakby nie zauważyć, że ta seria będzie stała na postaciach. Będzie oparta na postaciach, na tych charakterach, na ich rozwoju i na zderzeniach po prostu poszczególnych postaci, o często właśnie no, bardzo różnych, odmiennych charakterach. I nie mogę się tego doczekać, naprawdę. Potem podejrzewam, że Martin będzie wprowadzał kolejne zmienne, czyli tą zimę, która cały czas gdzieś tam nadchodzi, tych innych. I do tego swojego równania będzie po prostu wprowadzał kolejne zmienne i patrzył, jak całość tego równania, wszystkie te charaktery, które sobie przygotował gdzieś tam wcześniej, się będą zachowywały po wprowadzeniu właśnie tych zmiennych, że tak troszkę matematycznie odpowiem. No wyjątkowo podoba mi się postać Tyriona. To jest w tym momencie chyba postać, bohater, który podoba mi się najbardziej i gdzieś tam którego wątki, losy chcę śledzić najchętniej. Szczególnie, że jestem w momencie, kiedy no, dużo interakcji występuje pomiędzy nim a Snowem. Jak wcześniej w tym vlogu wspominałem, postacią, która od samego początku gdzieś tam zdobyła moją uwagę i przychylność. No i cóż, mam nadzieję, że rozwinie się to naprawdę dobrze. Już w tym momencie jestem w stanie stwierdzić, że no, trudno mi będzie się oderwać od tej serii i boję się, że po skończeniu tego od razu będę chciał sięgać po Starcie Królów. Ale niestety mamy jeszcze inne obowiązki, inne książki do czytania, więc miejmy nadzieję, że jednak tak nie będzie. A jeśli tak się stanie, to że przynajmniej będę mógł to jakoś logicznie dawkować. No i to by było na tyle w tym vlogu. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Mam wrażenie, że ten vlog obfitował w różnego rodzaju wydarzenia. I śmieszne, i poważne, i merytorycznie gdzieś tam troszkę było i trochę żartobliwie. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym vlogu, który mam wrażenie pojawi się stosunkowo niedługo, bo jakoś ta forma vlogowa, jak wcześniej nigdy mi nie siadała i nie mogłem do niej przysiąść, tak teraz wydaje mi się troszkę bardziej naturalna. Więc dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach, kolejnych vlogach. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. No i do zobaczenia.